To tutaj, na Westerplatte, stoczono pierwszą bitwę II wojny światowej. W roku 1980 w słynnej Stoczni Gdańskiej powstał Związek Zawodowy Solidarność. Strajki przerodziły się w wielki ruch społeczny, który doprowadził w końcu do upadku komunizmu w Polsce. Ten fragment historii został upamiętniony w wielkim muzeum. Jego gmach przypomina kadłub statku. Polskie stocznie nadal zatrudniają tysiące wykwalifikowanych pracowników i budują statki dla całego świata. Dziś jest szczególny dzień. Personel stoczni szykuje się do wodowania 75-metrowego traulera. To tylko jeden z wielu budowanych tu statków. Po zwodowaniu jednostki robotnicy zainstalują na niej oświetlenie i żuraw. Na środku znajdzie się nadbudówka z kwaterami dla załogi. Na rufie wyciągarki do włoków. Dziesiąta rano. Pora zwodować trawler. Wygląda to imponująco. Ważący 1500 ton kadłub wywołuje ogromną falę. To kolejny triumf w dziejach Stoczni Gdańskiej.